Dzień dobry, Kamil Dziorek, firma Syngenta. Jesteśmy w sadzie w okolicach Białej Rawskiej, kwatera odmiany Jona Prince. Jesteśmy w fazie fenologicznej, początek różowego pąka, akurat tutaj. No i Daret i Ligol to już jest taki wyraźny różowy pąk. No i jest to czas oczywiście zagrożenia infekcjami pierwotnymi parcha jabłoni, łączniaka, dalej mszyce, a to o tym wspomnę za chwilę. Zacznę od parcha, ponieważ to jest, dopóki są infekcje pierwotne i zagrożenie tymi infekcjami, to ta choroba jest bardzo groźna. Ostatni okres dni, nawet tygodnie, to były dosyć niskie temperatury i w tym okresie nie odnotowaliśmy infekcji pierwotnych, nawet słabych. Także w tej chwili powinno być czysto, jeżeli chodzi o parcha. Natomiast zastanawiamy się, jak chronić, jak zabezpieczać sady, bo zabezpieczanie daje nam największy tutaj margines błędu. Jest to najskuteczniejsza metoda. Także zabezpieczamy i na pewno w sadach w niezraszanych, bo też tutaj temat przymrozków się pojawia, jest ściśle związany z tą strategią ochrony przeciwko parchowi jabłoni. Także w sadach niechronionych, niedeszczowanych, to ta ochrona powinna być taka standardowa, kaptan, może delan, i z uwagą na pozostałości, to może już nie delan pro, ponieważ tutaj mamy fosforyny, które mogą zostać wykryte w trakcie zbioru jabłek. Także tutaj standardowa ochrona, natomiast w sadach, gdzie wystąpiły przymrozki i była ochrona nadkoronowa, to zwilżenie było dłuższe, chociaż niskie temperatury były, ale przy długim zwilżeniu jednak tutaj mogło dojść do infekcji. Tutaj na pewno delan, może z jakimś preparatem interwencyjnym typu Horus, to jest rozwiązanie dobre, skuteczne. A dalej idąc, myśląc o mączniaku, to można dodać do tych fungicydów przeciwko parchowi jabłoni siarkę, która w tej fazie, tak, zielony, różowy pąk jest dobrym rozwiązaniem przeciwko tej chorobie. Jesteśmy tutaj w trakcie tych pierwszych czy przed infekcjami podwanymi mączniakiem i ta choroba tutaj może nam się szybko pokazać ze względu na te temperatury zapowiadane, wyższy, szybki rozwój tkanki liściowej, będzie jej coraz więcej i będzie ona narażona na infekcję. Także siarka, ale oczywiście Nimrod, Topaz, Kendo, to są preparaty tutaj polecane w okresie tym przekwitnieniowym. Wstrzymałbym się jeszcze z uwagi na to, że nie ma dużego zagrożenia parchem jabłoni, wstrzymałbym się z preparatami z grupy SDHI. No, musimy tutaj ograniczać ilość zabiegów w sezonie tymi preparatami z grupy SDHI, aby nie pojawiły się odporności. Także w sytuacji, kiedy będzie większe zagrożenie spowodowane parchem jabłoni, to użyjemy tych preparatów i jednocześnie będziemy zwalczać mączniaka jabłoni. A teraz, tak jak wspomniałem, jeszcze z tymi preparatami bym się wstrzymał. Dalej idąc, kolejnym zagrożeniem w tej fazie to już są mszyce. I one już się wylęgły. W niektórych sadach są tuż przed, ale to jest bardzo ważny zabieg, który tą populację ograniczy, a niewykonanie tego zabiegu naprawdę może, te konsekwencje niewykonania tego zabiegu mogą być nieciekawe, dlatego to jest bardzo ważny termin i tutaj też kilka preparatów w zależności od tego, jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o odporność. Na przykład Mospilan, skuteczny preparat, ale miejscami gdzieś pojawiają się odporności, więc decyzja należy do sadownika, do producenta. Sam doskonale najlepiej wie, czy ten preparat w danej okolicy, w danym rejonie
działa. Może kolejnym może być tepeki, ewentualnie nowy preparat Sivanto Prime. I tutaj w zależności od dawki też trzeba na to zwrócić uwagę, czy przed kwitnieniem, czy po kwitnieniu, ale jesteśmy w tym okresie przed kwitnieniem, więc te preparaty możemy jeszcze swobodnie użyć. To jest dobry czas na to i myślę, że po kwitnieniu okaże się, jakie kroki trzeba podejmować dalej. Cały czas patrząc na pozostałości, mając ten cel, żeby tych pozostałości było jak najmniej w momencie zbioru jabłek, starajmy się tak dobierać tą strategię, budować tak ten program ochrony, konstruować, żeby używać już teraz, wiedzieć, jakie preparaty użyć przed kwitnieniem, jakie użyjemy po kwitnieniu, mając jakiś tam margines ten błędu, i starajmy się przewidywać, co może nastąpić. W takim wypadku jeszcze kolejne zabiegi po kwitnieniu na pewno przyniosą dobry efekt, jeżeli teraz wykonamy tą dobrą pracę. Także na tym etapie ochrona, jeżeli chodzi o parcha, jest, powiedzmy, standardowa, zapobiegawcza. Jeżeli chodzi o mączniaka, tutaj trzeba na to zwrócić uwagę, bo pogoda jest sprzyjająca rozwoju tej choroby i jeszcze bardziej sprzyja rozwojowi szkodników. Wcześniej to wszystko było spowolnione, rozwój tych faz fenologicznych spowolniony roślin, ale również rozwój szkodników. Także te najbliższe dni, no, pogoda ma być ładna, te temperatury wysokie i rozwój szkodników też szybszy. Także tutaj ten zabieg na pewno musi być skuteczny. Życzę powodzenia w tej ochronie przedkwitnieniowej i do usłyszenia w okresie krótko po okresie kwitnienia.